Siemanko, z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. I jak widzicie, są ze mną dzisiaj trojaczki, jesteśmy w Simscrafcie i dzisiaj, słuchajcie, będę uczył trojaczki, jak robić pranki w Minecrafcie, czyli jak trollować na przykład Belle i tak dalej. Nauczę ich dzisiaj kilku pranków. Ja mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie ten kanał, wpadajcie też na vitoshop.pl po epickie rzeczy, a my lecimy. I słuchajcie, ja wiem, że trojaczki będą się do tego nadawały, no bo zobaczcie, co one zrobiły tu w tym przedszkolu. Ja już jestem przekonany, że to one, słuchajcie. I no muszą mieć coś po mnie po prostu. Ja często tutaj prankuję i trolluję Belle, a one strollowały tą przedszkolankę, słuchajcie. Także no moja krew, słuchajcie. Także mega epicko. Idziemy teraz do Belle zapytać, co ona będzie dzisiaj robiła, jakie ma plany na dzisiaj ogólnie, żebyśmy mogli zorientować się, gdzie możemy i kiedy zrobić te pranki. Dobra, idziemy tutaj do domku. Okej. Okay. Cześć Belle! Siemanko! Cześć! Co tam robisz ciekawego? A nic, jadłam, ale już skończyłam. A, skończyłaś. No bo i wiesz co, ja się zajmuję cały czas tymi trojeczkami, a ty kiedy będziesz się nimi zajmowała? Ale ja je urodziłam. No wiem, ale... No to teraz ja mam odpoczynek. No dobra, ale to ja cały czas się nimi zajmuję, mi się to nie podoba. Dobra, a jakie masz plany na dzisiaj ogólnie? Co będziesz robiła? Będziesz się zajmowała trojeczkami, rozumiem. Nie, dziś nie mogę. A co będziesz robiła? Nie mogę, bo ogólnie to nie mamy prawie nic do jedzenia. Ciągle tylko te same mięso. Okay. Więc przydałoby się jechać do sklepu. I co, rozumiem, że ty chcesz jechać, a ja mam się zająć trojeczkami. Tak, no bo już fotel w aucie jest na mnie ustawiony, aha. To co tam będziesz, wiesz, a no to dobra, zmieniał. Dobra. Ty, ja ale to mają być zakupy jechać. Spożywcze, a nie, że ty idziesz na zakupy ciuchowe. A, spoko. Belle, bo ja wiem, że ty kłamiesz. Damy radę. Belle. A ty przy okazji możesz tu zrobić porządek w ogóle. Ja, w tym dobra, ja to później sprawdzę, gdzie ty faktycznie byłaś na tych zakupach, bo coś mi tutaj nie pasuje. To nie ale jest dobra, sprawa. Jedź sobie, my sobie poradzimy w takim razie, ale później to ty się nimi zajmujesz, a ja będę miał czas wolny na siebie. Później to ja muszę jechać do takiego urzędu. Dobra, ja znam te twoje urzędy. Dobra, jedź na te zakupy. Na razie, pa. Dobra. Dobra, okej, okay, słuchajcie, czekamy, aż Belle pojedzie tutaj tym samochodem, a my wtedy, trojaczki, pójdziemy do przedszkola i nauczę was zrobić pierwszego pranka. I będzie on dosyć trudny, jak na pierwszy prank, ale myślę, że powinno nam się tutaj udać go zrobić. Dobra, czy ona już pojechała? Chyba pojechała. Dobra, chodźcie szybko do przedszkola. Tutaj na tablicy będę wam pokazywał, jak to wszystko zrobić. I słuchajcie, pierwszy prank będzie to wybuchowy chest. Zrobimy chesta, bo Belle szykuje sobie taki magazyn, słuchajcie, w tym jednym budynku, który mamy tam na zewnątrz. I tam zrobimy chesta, który będzie wybuchał przez TNT, słuchajcie. Także użyjemy sobie tutaj troszeczkę redstone'a. Chodźcie dzieci, pokażę wam, jak to zrobić. Nie będzie to łatwe, ale może zapamiętacie i kiedyś sobie to wykorzystacie. Dobra, wy tutaj nie możecie wejść, więc tutaj i patrzcie z daleka, jak ja będę to robił. Później zabiorę was tam na zewnątrz i też wam tam pokażę, jak to ogólnie zrobić. Dobra, okej. Okay. Tutaj będzie, słuchajcie, Belle magazynek, więc my tutaj wstawimy już jej pierwszego chesta. Jak ona przyjdzie z tych zakupów, na pewno będzie chciała coś do niego schować. Jak tylko coś do niego wrzuci, to ten chest wybuchnie, słuchajcie. Dobra, okej, okay, więc teraz tak, niszczymy sobie tutaj to wejście, dobra. I teraz tak, mamy redstone komperator, który musimy wstawić tutaj. Dobra, chodźcie dzieci z drugiej strony, pokażę wam teraz, jak zrobić to dalej, bo tutaj już mamy w sumie gotowe. Dobra, idziemy teraz tak, idziemy sobie z tej strony... I teraz tak, potrzebujemy tutaj jakieś bloki, patrzcie, jak to się robi. Dobra, i mamy teraz drugi redstone, ale teraz redstone repeater i wstawiamy to tutaj. I teraz, słuchajcie, musimy sprawdzić, czy to działa. Czyli wrzucamy coś do chesta i jak widzicie, redstone się odpala, czyli będzie to działało. Dobra, i teraz tak, zrobimy sobie... czekajcie, weźmiemy jeszcze dirta, okej, okay, pyk, zrobimy tak. I teraz tak, weźmiemy sobie redstone'ika i musimy to połączyć z TNT. Czyli zrobimy tutaj, słuchajcie... takie przejście, dobra. Tutaj w dół się musimy podkopać. Okej. I tutaj musimy pod ziemią zrobić właśnie to TNT, żeby wybuchło w miejscu, gdzie Belle będzie stała. Myślę, że tu będzie spoko to miejsce. Dobra, czyli weźmiemy sobie, połączymy to w tym miejscu i tu damy, słuchajcie, TNT na końcu. Ale zobaczmy, czy ten redstone na pewno tam sięga, słuchajcie. Więc wrzucamy tutaj. Sięga, okej. Jest spoko, słuchajcie, pułapka działa. Dobra, chowamy to. I tutaj wstawiamy TNT teraz. Dobra, pyk. Okej, okay. Myślę, że... Dobra, dwa TNT to będzie już tutaj mega dużo chyba. Ale dobra, wstawmy, słuchajcie, jeden. Wstawimy jeden, bo dwa wydaje mi się, że może być za dużo. Okej, okay, tutaj już nam to działa, słuchajcie. Także dzieci, zakopujemy to, żeby nie było tego widać. Chodźcie tutaj ze mną. Dobra, okej. Okay.
i tutaj sobie to zakopiemy w ten sposób. Dobra, nie będę jakoś tego mocno chował, bo i tak ona raczej tutaj nie będzie zaglądała za tyły tego budynku. Więc okej, mamy tutaj wszystko gotowe, słuchajcie, czas jest gotowy, więc będziemy czekali, aż Bella tutaj się pojawi ogólnie i wrzuci coś do chesta. Słuchajcie, chodźcie, się musimy schować tutaj, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał ten troll. Tylko jak będzie to TNT wybuchało, to będziemy musieli szybko dzieci uciekać. Także musimy sobie tutaj zrobić drogę ucieczki. Dobra, okej. Jesteśmy przygotowani, słuchajcie. Czekamy tutaj na Belę, słuchajcie, aż ona przyjedzie z zakupów i wrzuci coś do skrzyneczki. Zobaczymy, słuchajcie, czy to zadziała. Mam nadzieję, że tak. I to będzie pierwszy prank, którego was tutaj dzisiaj nauczę, słuchajcie. Ale zostanie nam jeszcze kilka pranków. Co jest? A czemu ona idzie na pieszo? Co się stało? Co ona robiła? Dobra, ale idzie chyba do magazynku. Moje nogi. Co ona zrobiła? Dlaczego mi bolą nogi? Jestem cała mokra. Co ona narobiła? Dobra, nieważne, słuchajcie, nie wiem, co się wydarzyło, ale nie ma samochodu. Bella przyszła na pieszo. Chowa gdzieś te zakupy. Dobra, będzie chowała zakupy, uważajcie. Tylko jedną skrzynkę. Dobra, uważajcie, uważajcie. Przecież ja to chyba miałam więcej. Bo będzie niebezpieczne, więc jak coś, to szybko uciekamy. Dobra, uwaga. Okej. Kupiłam takie coś, muszę to tutaj Dobra, chodź szybko, bo to wybuchnie. Pyk. Dobra, uwaga, patrzymy z daleka. Siła. O nie! Wybuchło, ale tak mega mało, słuchajcie, ale dobra, rozwaliło coś tutaj? Co się wydarzyło? O nie, rozwaliło trochę podłogę, dobra, daliśmy mało TNT, żeby nic się Belli nie stało, ale ogólnie chyba to zadziałało. O nie, Bella, co tu się stało? Nasz nowy magazyn! Patrzcie, dzieci! Uważaj, żeby trojaczki tu nie weszły! Jaka dziura tutaj w podłodze! No, nie wiem co, ja tylko tu dałam takie coś, co kupiłam. No to nieźle, Bella, narobiłaś. Nasz nowy magazynek, trzeba będzie go teraz już odnawiać znowu. No to nieźle. No a kto otwierał? Po co otwierałaś tę skrzynkę? No a gdzie mam chować zakupy? No to ja nie wiem, dlaczego tak się stało. Ktoś chyba na ciebie jakąś pułapkę zastawił tutaj widocznie. Jak to? No nie wiem, Bella. To jest mega niebezpieczne. Dobra, idziemy stąd. Co to ma być? Uciekajcie stąd. Lepiej tam nie podchodzić, bo może jeszcze coś tam wybuchnąć czasami. Lepiej to na razie zamknąć. Ja się tym później zajmę i to odbuduję. Gdzie jest samochód? Trzeba obejść ten budynek. Gdzie jest samochód? Oj, to jest jeden wielki problem. Co się stało? Gdzie jest samochód? Mogę ci pokazać. No to dawaj, pokaż. Wydarzył się wypadek. Wypadek? Tak. Bella. Gdzie mam auto? Bella. Co? Nasz bus, który mega dużo kosztował i specjalny był dla naszych trojaczków tutaj. Tak. Co ty narobiłaś? Jak ty tu wjechałaś? Nie wiem, ale wyjechać nie mogłam już. Cała mokra jestem. Jak ty tu wjechałaś? To jest tragedia. Bella, to jest jakaś tragedia. Kupiłam sobie nowe jeansy. Dobra, biorę go na nowe, stare. I musiałam iść ciągnąć, bo mokre. Nowe, stare, dobra. Ja nie wiem, jak ty tu wjechałaś. Dobra, biorę na plecy tego busa. Ale ty silny Może jesteś. Go później naprawię tutaj, słuchajcie. O, to jest jakaś masakra. Bella wjechała do wody, no wiecie co? No chyba zamógł, po nim dobra. Już nic dam, nie będzie. Dam go tutaj do mechanika. Niech on go tutaj naprawia, dobra, zostaw ten samochód. Ja pochucham. Już nie będzie, pochuchanie twoje nic nie da. Już nie będzie jeździła więcej tym samochodem, dobra. Ej no! Idź na te zakupy dalej, bo znowu nic nie mamy, bo teraz wrzuciłem wszystko do skrzynki i wybuchło, wszystko jest koniec. Lecz na zakupy. Ja bym musiała iść na pieszo. No na pieszo, a co? To wracam za 100 lat. Dobra, to pa. Okej, słuchajcie. Dobra, trojaczki, udał się pierwszy troll, także mega spoko, że to się nam udało zrobić. Ej, gdzie jest dziewczynka? Chodź tu. Stella, chodź tu. Dobra, okej, mamy. Dobra, idzie tutaj. Chodźcie. Dobra, okej. Pierwszy troll nam się udał, słuchajcie. Drugi troll, który zrobimy, będzie to, słuchajcie, magma bloki, ale pod dywanem. Czyli będą Belle piekły stopy, słuchajcie. To jest mega śmieszny troll. Chodźcie, pokażę wam, jak to zrobić. Wystarczy mieć magma bloki i dywaniki na przykład, takie jak tutaj widzicie. Tylko je sobie zniszczymy. I teraz tak, słuchajcie, bierzemy siekierkę. Dobra, stójcie tutaj, żebyście nie weszli i żeby was nie poparzyło w stópki. Dobra. I teraz tak, tutaj sobie niszczymy to, słuchajcie. Czyli podłogę sobie niszczymy. Wstawimy tutaj wszędzie magma bloki, a na nie postawimy po prostu dywaniki. Zobaczymy, co Bella na to powie, słuchajcie, co się będzie tutaj działo. Dobra, okej, to sobie zniszczymy tutaj. Dobra, pięknie, okej. I teraz tak, bierzemy sobie magma bloki. Okej, wstawiamy je tutaj. Dobra, pyk. Tylko tu muszę przeskoczyć, dobra, pyk. Pyk. Okej. Jest ich tutaj mega dużo. Dobra, czekajcie, muszę to zniszczyć, dobra. A! Już tu parzy. Dobra,
Okej, okay, i teraz tak. Musimy tutaj wstawić te dywaniki. Dobra, dywaniki już tutaj są. Tylko problem jest, że ja nie mogę tam, słuchajcie, ich wstawić. Muszę jakoś tam szybko się dostać. O, dobra, udało się. Okej. Okay. Czekajcie, bo tutaj nie mogę ich postawić. Muszę te zabawki chyba na razie zniszczyć. Dobra, okej. Okay. Dobra, jest spoko, powinno to działać. O! Dobra, okej, okay, działa na 100%. Okej, okay, dobra. Dzieci, idziemy teraz schować się za domek i zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie działało, jak Bella wróci tutaj z zakupów, czy poparzy ją w stopy. No, ale na pewno ją będzie musiało poparzyć tutaj. Dobra, my się tutaj ustawimy, żeby patrzeć, jak wygląda ten nasz troll. Okej, okay, czekajcie, bo tu nic nie widać prawie. Przez tą dzięki, rzeźniku, to pa! O nie, idzie już. Idzie już, dobra, widzimy ją. Dobra, wraca do domu, słuchajcie. Zobaczymy, co się wydarzy tutaj, ale będzie wesoło na pewno. Dobra, czekajcie, idzie do domu. Okej. Okay. O nie, patrzcie. Co jest grane? Ona nie wie, co się dzieje, zobaczcie. O nie. Ktoś się nasypał, czy co? Ona nie wie, co się dzieje. Dzieciaki, działa to. Ała! Działa to. O nie, tylko żeby nie padła tutaj. To trochę boli. Tylko żeby nie padła. Dobra, okej. Okay. Dobra, idziemy. Ała, to parzy! Idziemy do domku, zobaczyć, co tam Bella i co powie. Jestem bardzo ciekawy, co ona powie. Dobra. Bella, co tam? Ej. Tu się stało? To boli! Nie wchodź tu! Co boli tutaj? No jak się wejdzie tu na dywan. Co tu się dzieje? No nie wiem, boli mnie. Myślałam, że coś tutaj porozrzucaliście, Bella, że nie ogarniacie. Tutaj jest jakieś magma bloki są pod tym, pod dywanikiem. Dlaczego tu są magma bloki? To cię parzy! Odejdź stąd! Jak mi się chata tu zapali? Jak my tutaj magmy mamy tam dzieci wychowywać, jak tutaj jakieś magma bloki są? Nie, nie wprowadzę ich tu! O masakra, dobra, trzeba to zniszczyć, Bella. Ale nie wiem, co tam ona się tu pojawiła. Ja nie wiem, Bella, ktoś na ciebie jakieś pułapki tutaj zostawia, to jest jakaś masakra. Dobra, musimy tą podłogę teraz wypełnić tutaj. No to ja nie idę do żadnego sklepu więcej. No to lepiej nie iść, dobra. Tu się dziwne rzeczy dzieją. Poczekaj, czy ja mam tutaj drewno? Mam jakieś drewno, dobra. To może uda nam się tą podłogę tutaj wykończyć. Tak, nie idźcie tu, dzieci. Dobra. Okej, już naprawione. No nieźle, Bella, ktoś na ciebie jakieś pułapki tutaj zostawia cały czas. Nie wiadomo, o co chodzi. Ej, ale to mnie bolało. Najpierw skrzynka, która wybuchła, tylko że ja się odsunęłam, to mi się nic nie stało. No wiem właśnie, no wiem. A teraz to mnie tak trochę biło w moje stupitki. Co to ma znaczyć? Nie wiem, Bella, dziwna akcja jakaś. Ktoś chyba na ciebie tutaj jakieś pułapki zostawia. Nie wiem, kto to jest najgorsze. Ja chyba kamerę zamontuję. No, myślę, że powinnaś zamontować. Dobra, idź sobie, odpocznij w domku, a ja zajmę się jeszcze w takim razie dziećmi, bo tutaj widzę, że masz cały czas jakieś problemy. Dobra, chodźcie dzieci, idziemy. Idźcie sobie, a ja odpoczywam. Dobra, chodźcie dzieci, idziemy. Okej, okay. Udał się drugi troll, słuchajcie. Dobra, robimy kolejny. Kolejny też jest fajny, tylko do tego potrzebujemy ghost bloków. I to są specjalne bloki, które wyglądają jak zwykłe, ale są dziurawe po prostu, więc można mega epicką pułapkę zrobić, słuchajcie, na kogoś. Więc teraz pokażę wam, jak to zrobić. Chodźcie dzieci. I zrobimy ją tutaj przed domkiem Belli. Czy jak będzie wychodziła, to powinna wpaść w dziurę. Dobra, stańcie tutaj, nie ruszajcie się. Okej, okay, pyk. I pek, dobra. I teraz, słuchajcie, robimy tutaj pułapeczkę. Dobra, robimy sobie tutaj dziurę, taką dosyć dużą. Mamy dużo tych bloków, więc spokojnie możemy zrobić dosyć dużą tą dziurę. Dobra, a później ją tutaj zawołamy po prostu. Więc jak ona przyjdzie, to powinna wpaść tutaj do dziury. Dobra, pyk. Okej, okay, zrobimy trochę większą tą dziurę sobie tutaj. Pyk, dobra. Okej. Okay. Tutaj do tej dziury oczywiście możemy wsypać różne rzeczy, albo wlać różne rzeczy. Możemy na przykład wlać tutaj lawę, to wtedy kogoś po prostu to spali, więc to też jest spoko opcja. Można dać tutaj pajęczynki dzieci, więc jak damy pajęczynki, to ktoś będzie mega mocno spowolniony. Jak nie ma mieczyka, to po prostu nie wyjdzie z tej pułapki zbyt szybko. Ale my dzisiaj nic tutaj nie będziemy dodawali, żeby Belli jakoś bardzo mocno nie denerwować. Po prostu wpadnie do dziury i tyle, słuchajcie. Myślę, że to też będzie spoko. Dobra, teraz ja muszę się stąd wydostać jakoś szybko. Dobra. O nie, padło dziecko jedno mi tutaj. Dobra, okej, okay. Wychodzimy. Dobra, tylko, okej, okay, chodź za mną. Chodź, Stella. Dawaj tutaj. No, wychodź. O, dobra, spoko. I teraz tak, tutaj to zakopiemy. Okej, okay. A tutaj damy, słuchajcie, te właśnie specjalne bloki, czyli ghost bloki tutaj dajemy. Jak widzicie, one zastępują bloki, przy których się znajdują po prostu. Dobra. No i jest mega spoko. Wydaje mi się, że udało nam się to zrobić. Dobra, okej, wołamy Bellę w takim razie. Bella! Halo? Śpisz? Co? Bella! No, chciałam spać, chodź na chwilę, pokażemy ci coś epickiego, co trojaczki się nauczyły tutaj. Chodź. Co? No coś ci pokażemy, chodź. Szybko, dawaj. Au!
No dziura tu jest! Co tu się stało, Bella? O nie! Ej, co to się tu zbiera mi? Znowu ktoś na ciebie pułapkę zostawił jakąś. Hej, to są jakieś ghost bloki? No widzę właśnie. Bella, ktoś na ciebie pułapkę zostawił, dawaj wychodź stamtąd. Jak mam ci wejść? No tu masz chyba... O, schodki są jakieś, dawaj, dawaj. Tylko czekaj, bo żeby tutaj dziecko nie wpadło. O, dobra. Okej. Okay. Bella, dziwne rzeczy się tu dzieją. Każdy na ciebie jakąś... ktoś na ciebie jakąś pułapkę tu cały czas zostawia, co chwilę. Nawet nie ma koleżanek, żebym się je zapytała. No właśnie, nie masz kogoś się zapytać. A my nic a tutaj nie widzieliśmy. Kogoś? No nie, my się bawiliśmy tutaj na placu zabaw ładnie. Więc ja nie wiem, co tu się stało. Dobra, zakopię to, żeby tutaj nikt nie wpadł do tej dziury. Pan, widziałeś czy nie widziałeś? Czemu ty tu stoisz wątpię, w ogóle Wątpię, że on coś widział ogólnie. Ty dziwny jesteś jakiś. No. Co się dzieje w tym świecie? Dziwne. Nie wiem, Bella, co tu się dzieje. Dziwne rzeczy. Idź sobie odpocznij jeszcze, ja dalej się tu będę zajmował tymi dziećmi. Gdzie ta przedszkolanka? Przedszkolanka może właśnie... To ona może zrobiła. Może to ona. Ona ogólnie gdzieś sobie właśnie poszła. Już jej tam dawno nie widzieliśmy. I my tylko tutaj na placu zabaw się ogólnie bawimy, nic więcej nie robimy. Ona mówiła, że się policzy z nami. No, może tak, może w sumie to jest prawka wszystko, faktycznie. O nie! No, może tak być, może tak być. Ja idę na policję złożyć zeznania. Dobra, to leć, a my sobie jeszcze tutaj poczekamy, w sensie pobawimy się tutaj, a ty leć. No. Dobra, okej, okay, słuchajcie. Dobra, ostatni troll dzieci, który pokażę wam, jaki można zrobić. Jest to też mega spoko opcja, bo mamy tutaj takie bloki jak One Way Glass. I zobaczcie, jak one działają. Gdy postawimy je sobie w ten sposób, to tutaj wszystko widzimy. Więc to jest też bardzo fajne, bo można podglądywać kogoś po prostu pod domkiem. I słuchajcie, pokażę wam, jak to zrobić, bo to jest naprawdę mega fajne. Oj, tylko że tutaj jest woda. Musimy się podkopać pod domek najpierw. I potem zamienimy podłogę po prostu na bloki właśnie z tym One Way Glass, żebyśmy mogli podglądać, co robi Bella w domku, a ona nas nie będzie totalnie widziała, słuchajcie, że my tu w ogóle jesteśmy. Dobra, czyli musimy się tutaj przedostać na razie tylko pod ten domek, a to nie jest łatwe. Dobra, pyk, okej, ale tutaj mamy tą piwnicę, więc jest spoko i tutaj w sumie możemy zniszczyć te bloki i sobie stąd będziemy patrzyli po prostu, co się dzieje tutaj w domku. Dobra, czyli kilka tych bloków sobie zniszczymy. Okej, okay. I później zobaczymy tutaj Bellę, słuchajcie, i zobaczycie, jak fajnie to działa. Nie są to jakieś takie pranki, wiecie, mega ciężkie tutaj, w sensie nie robią dużych szkód za bardzo, tylko te TNT ewentualnie zrobiło szkody. A ten prank już jest taki fajny, ale można fajnie podglądywać sobie tutaj ludzi, także to jest mega, mega spoko. Dobra, okej, zrobimy sobie tutaj podłogę, żeby nam było wygodnie tutaj chodzić, dobra. Tyk, okej, to sobie zniszczymy, dobra, idziemy teraz na górę, w sumie mogłem tam dziury nie robić, bo przecież tutaj jest piwnica. Dobra, i mamy one way glass i teraz musimy tylko dobrze to postawić tutaj, okej, pyk, pyk i pyk. Dobra, pyk, o, spadłem, dobra, jeszcze raz, dobra, pyk i teraz dobra, pyk, pyk i pyk, dobra, mamy i jeszcze tutaj tylko, pyk. I dobra, okej, okay, działa. Idziemy do piwnicy, zobaczcie. Okej, okay, mega epicko, wszystko tutaj widać. Dobra, to sobie jeszcze tutaj zakopiemy, słuchajcie, żeby nikt tego nie widział, że my tutaj jesteśmy. Dobra, pyk, dobra. I zobaczcie, dzieci, zaraz jak przyjdzie Bella, to my ją będziemy widzieli, a ona nas totalnie nie będzie widziała z góry. Także będziemy mogli podglądywać i zobaczymy, co ona będzie tutaj ciekawego mówiła, słuchajcie. Dobra, więc ciekawa, aż przyjdzie tutaj Bella. Okej, okay, nigdzie jej nie widzę. Vito! O, idzie. Będzie nas szukała. Stójcie tutaj cicho, nie ruszajcie się. Vito! I nic nie mówcie. Dobra, zobaczymy, Vito, co na tym przyjdzie. Szybko! Czekajcie, nie ma. Chodź tu! Nie ma jej, gdzie ona jest? Gdzie jesteście? Tutaj! Gdzie? Dobra, cicho teraz, cicho. Co wy robicie? Wchowanego się bawicie? Teraz może przyjdzie. Ja nie jestem teraz w humorze. Kasi, bo jej nie widać. Czemu ona nie wejdzie do domku? Co jest grane? Halo! Gdzie, gdzie wy jesteście? W domku! Gdzie w domku? Szukam was! Tutaj! Szukam was tu. Gdzie? Ale wy się bawicie! No zobaczcie, chodź! Ja teraz nie mam humoru do zabawy! No tutaj jesteśmy, chodź do nas! No gdzie? Przecież szukam was! No, a w piwnicy? Nie. Nie, przecież piwnica jest... Nie, zaraz tu przyjdzie, teraz chowajcie się. Chowajcie się. Nie, dobra, gdzie wy jesteście? Vito, potrzebuje twojej pomocy! No tutaj jesteśmy, tutaj jesteśmy, nie krzycz, no popatrz, tu, chodź do piwnicy, schowaliśmy się w piwnicy właśnie, chodź. No a miałam tu przyjść. A co tu się dzieje? A co wy tu robicie? Do góry zobacz.
Co to za podłoga? Niewidzialna podłoga, podglądywaliśmy cię tutaj i się schowaliśmy ogólnie. Wy mnie podglądywaliście? Czego tak. Ty uczysz dzieci? O Bella, uczyłem ich pranków właśnie, to te wszystkie pranki to my robiliśmy tutaj na tobie. No! No muszę ich nauczyć takich ważnych rzeczy. Stella i ty też. No, Stella też. One się chciały nauczyć, ale to dobrze, bo w przyszłości sobie poradzą tutaj. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na vitoshop.pl. Ja wam się dziękuję za uwagę, widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa! Pa, pa!